Dzień dobry, kochani, witam Was w nowym vlogu. Mamy 6 rano, jesteśmy w łazience z zespaną Charlie. Jeszcze by chętnie pewnie poszła spać, ale wstajemy, ponieważ lecimy na Dominikanę i planuję dzisiaj nagrać dla Was film Podróż samolotem z 9-miesięcznym dzieckiem. My już taką podróż przeżyliśmy raz w wieku 3 miesięcy. I powiem Wam, że było super. Lecieliśmy wtedy na Cypr. Lot trwał wtedy ponad 4 godziny i praktycznie cały lot Charlie przespała. Wiele dziewczyn często mnie pyta, kiedy jest najlepszy wiek na podróżowanie z dzieckiem. I z mojego doświadczenia małego mogę powiedzieć na podstawie tej jednej podróży, że 3 miesiące są cudowne, ponieważ Niunia nam cały czas spała na wakacjach. Tak naprawdę nie musieliśmy się nią jakoś bardzo zajmować. Ona, wiecie, spała, chwileczkę się z nami pobawiła, pouśmiechała, najadła się i znowu poszła spać. Także podróż z takim malutkim dzieckiem jest naprawdę super i wszystkim polecam. Troszeczkę się stresowałam przy pierwszym locie, ale poszło naprawdę sprawnie. Dzisiaj mamy 27 styczeń, a 8 maja Charlie skończy 9 miesięcy, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Pokażę Wam, co i jak wygląda na lotnisku. Także nie przedłużając już, zapraszam Was do oglądania. Pokażę Wam, co zabieramy ze sobą na lotnisko. Poza dużymi walizkami, które jeszcze nie do końca są spakowane, bierzemy wózek, taką małą podręczną walizkę oraz torbę dla Charlie. To jest torba z Lamilu i dostałam ją kiedyś od Żanety. To jest ta największa wersja i ona super nam się sprawdza. I tutaj może zacznę od walizki. W tej połowie będą jakieś tam laptopy, aparaty, kable, rzeczy potrzebne na podróż, a w drugiej połowie mam poduszkę do karmienia. Ja tak naprawdę już z poduszki do karmienia nie korzystam. Często jest tak, że Charlie mi śpi tutaj na ręce i wtedy jest dosyć niewygodnie, także będę mogła sobie fajnie poduszkę ułożyć, ją tutaj na poduszce. I tutaj dodatkowo mam jeszcze taki ciepły kocyk. Co prawda w tym samolocie, w którym teraz będziemy lecieć, mamy dokupioną gondolę i w niej jest kołderka i poduszka, także nie musimy tego brać, ale wolę jednak, żeby ona miała swój kocyk i swoją poduchę. Pokażę Wam, co zapakowałam ze sobą na podróż do torby Charlie. Mamy tutaj z boku oczywiście pampersy, to jest 12-godzinny lot, także musimy mieć tutaj spory zapas. Następnie z boku mam maty, które będę mogła sobie... Coś do mnie? Maty, które będę mogła sobie wyłożyć w samolocie, gdziekolwiek do przebrania jej. Następnie tutaj z samej góry mam chrupki kukurydziane, takim po 7 miesiącu, wafelki ryżowe, bidon z wodą. Tutaj również zapakowałam sobie zabawki, nie żeby ją zabawić przez ten cały lot. I mam tutaj takie zabawki, które nakłada się na palce i mam nadzieję, że jakoś to zadziała. Podoba Ci się to? Następnie tutaj mamy jej ulubioną przytulankę od cioci Sylwii Gaczorek, którą bardzo lubi. Tutaj mamy taką pieluszkę, z którą zawsze ona sobie zasypia, także na lot jest to konieczność. Tutaj wzięłam też taką książeczkę, żeby ją zainteresować. To jest, tak jak mówię, długi lot, także musimy mieć różne zabawki. Dodatkowo wzięłam sobie wodę, którą będę mogła tutaj do bidonu wlać, jeżeli już wypiję. Fajne jest to właśnie, że latając z dziećmi możecie bez problemu wodę przewozić. Mamy też nawet taką Tak, dużą tak. butelkę. Co się zdziwiliśmy, nie? Wtedy. Tak, normalnie taką dużą butlę wzięłam do torebki i nikt mi nie zwrócił uwagi. Pan mi powiedział, że dla dzieci jak najbardziej można. Następnie tutaj w jednej z przegródek mam spakowany śliniak. I to jest bardzo fajny śliniak, który jest w formie takiej saszetki. Wyciągamy go, zapinamy tutaj dziecku na szyję i możemy normalnie karmić. Do środka również chowamy łyżeczkę, później wiadomo, przecieramy tylko i chowamy z powrotem. Tutaj już Charlie wyjęła pojemnik na smoczki i on jest fajny, ponieważ z jednej strony możemy włożyć jeden smoczek i z drugiej drugi. Także jeżeli się jeden pobrudzi, to mamy drugi w zapasie. I tutaj w tej samej przegródce mamy różne słoiczki. Ja ją karmię piersią, natomiast wolę jednak, żeby miała jakieś jedzonko dodatkowe, ponieważ już takie je. Także wzięłam sobie 4 słoiki na ten 12-godzinny lot. Możliwe, że tego wszystkiego nie zje, ale lepiej zawsze mieć więcej. Obok w przegródce mam lek przeciwbólowy. To jest
Nurofen i ona teraz nam ząbkuje, także lepiej coś takiego ze sobą mieć. I tutaj również mamy maść na ząbki. Maść do pupy, chusteczki mokre, do pupy, do buzi, do wszystkiego. Na takiej podróży to jest obowiązek. I tutaj mamy takie reklamóweczki dla psa. I wiadomo, jeżeli będzie jakaś pieluszka, cokolwiek wrzucamy do tego i możemy wtedy wyrzucić. I tak patrzę, czy tutaj wszystko. A, i jeszcze w ostatniej przegródce mam spakowany, wygotowany gryzak. I oprócz tego ubranka na przebranie. Wzięłam tutaj czapeczkę, bo nie wiadomo jak będzie w samolocie. Jakieś tam spodenki. I zastanawiam się, czy wziąć słuchawki, które kupiliśmy jej, jak była malutka, do samolotu. Weźmy. A mi się wydaje, że to nie jest potrzebne, z tego względu, że w tym Dreamlinerze jest już dużo ciszej. Ale akurat wiesz, może... Pierwsze 5 minut ona tylko pina, później zdjęliśmy jej. Też się zastanowimy, ale dla takich malutkich dzieci wiedzcie, że takie słuchawki są. Wystarczy pisać słuchawki dla niemowlaka i wyskoczą wam różne modele. Także to jest wszystko. I tutaj mamy wózek. Ten wózek kupiliśmy specjalnie z myślą o wakacjach, o lotach. I jest to wózek marki Elodie Details. Zapłaciliśmy za niego, wydaje mi się, że chyba 1700 zł z pałąkiem oraz z kubkiem, ponieważ to trzeba było kupić osobno. A, i jeszcze tutaj mamy taką dodatkową wkładkę. To jest wózek, który bardzo fajnie się składa. I jeszcze muszę wam pokazać, niepotrzebna jest do niego parasolka. Możemy sobie tak fajnie ten daszek rozłożyć. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że nie mogę jej widzieć i nie jestem do tego przyzwyczajona, także pewnie będziemy cały czas zaglądać. Nie ma tutaj też takiej siateczki, także to jest trochę głupie, ale jest okej. Zaraz zobaczycie, jak to fajnie się składa. Miałeś jeszcze sprawdzić do końca, tak, bo nie ja sprawdziłem. Nie wiem, czy ten pałąk nie musi być złożony. Chyba tak, musimy go wyjąć. I tak to wygląda. No i on powinien się złożyć do końca, natomiast, czekajcie, natomiast coś tam się nie składa, nie wiem dlaczego, ja tego nie umiem zrobić do końca, zaraz Łukasz będzie próbował. W każdym razie on się składa jak taka mała walizeczka, ten pałąk wyciągamy i możemy ten wózek oddać przy wejściu do samolotu, bądź schować go do kabiny w samolocie, ponieważ on się również mieści, także to jest fajna sprawa. Po lewej rurze, zaniedbane. Czekaj, bo teraz mam... Jak ty dbasz o te rurze, zobacz, na ziemi. Nie, to akurat muszę ci powiedzieć, że to, że jest na ziemi, to twoja córka zrobiła. Tak? No, bo obrywała, miała taką zabawę. Tak się rozkłada. Okej. Także tylko musimy dopracować tą końcówkę, tam jest coś nie tak. Mi się wydaje, że przez ten pałąk, ale to już zaraz ogarniemy. Także to jest wszystko. Wiadomo, biorę swoją dużą torebkę Louis Vuitton, shopper największy, tam wszystko zawsze fajnie sobie mieszczę. Wcześniej latałam z mniejszymi shopperami, a w końcu stwierdziłam, że potrzebna jest mi największa wersja, ponieważ najwięcej mogę tutaj zapakować. Mam kalendarz, słuchawki na lot, chusteczki mokre dla nas, jakieś tam wiecie, kosmetyki, paszporty, okulary, same takie potrzebne rzeczy. Jeszcze tutaj dojdzie oczywiście aparat, jakaś woda. Także jeżeli lubicie latać z shopperami, to ten największy jest najlepszy. Taki 12-godzinny lot może być dla wielu z was przerażający, natomiast ja już wielokrotnie tak latałam i wiem, że Charlie spisze się super. No, tak naprawdę dzisiaj zobaczymy. Jesteś gotowa? Charlie, jesteś gotowa na lot? Tak? Tak? Humor dopisuje, także to najważniejsze. Wiem, że na pewno wiele z was byłoby zadowolonych, gdybym nagrała taki film, co spakować na wakacje dla dziecka. Może taki film powstanie, jeżeli będziecie chętne. Tutaj mam ubrania, jakiś basen, tutaj kółko do pływania, kosmetyki, wanienka podróżna, taka składana, to jest super opcja. No i połowa to są pampersy, maty. Słucham? Co za dyskryminacja, jak to znaczy... będziecie chciały. A co on wychodzi ojcowie? O, przepraszam. Dobrze, przepraszam. Chodź, możesz mi od razu zapakować. Zapiąć tą walizkę. Dobra, tutaj mamy jakąś, wiecie, miseczkę, łyżeczkę. Gdzieś tutaj też jest butelka i tak naprawdę nie zmieściły mi się tutaj słoiczki dla Charlie, także one powędrują do walizki Luki, a tak to wszystko tutaj mamy, także jeżeli będziecie kiedyś chciały, to taką
walizkę mogę dla was nagrać. Udało się, wyruszyliśmy z domu. Mamy wszystkie bagaże, chłopaki zapakują do samochodu. Mam wrażenie, jakbyśmy Kevina zapomnieli. O Jezu! Jakbyśmy Kevina zapomnieli, tak jakby coś zapomniałem. Coś czuję, że coś zapomniałem. Ja nic, ja właśnie pierwszy raz mam tak, że wszystko wzięłam. Troszeczkę mamy za dużo kilogramów w jednej walizce. Same słoiki, takie wody dla Niuni ważą 12 kilo. No niestety więcej niż ona. Ale Wojtek dał nam walizkę, tą dużą, także jakoś wszystko zapakowaliśmy. No, idziemy na lotnisko. Dojechaliśmy już na lotnisko i teraz idziemy do naszego terminalu. I normalnie wygląda to tak, że jeżeli jesteście z dzieckiem, to idziecie poza kolejką. Jakby jest taka kolejka z boku, także to jest bardzo wygodne. I muszę wam powiedzieć, że jak właśnie przylecieliśmy na Cypr, to my tą kolejką boczną dla osób z dziećmi przeszliśmy po prostu ekspresowo, a Juri normalną drogą, był 2 godziny później w hotelu. Także to jest naprawdę duży komfort i wygoda. Adrian akurat idzie z nami, ponieważ wylosował, wygrał bilet w klasie premium. My też kupiliśmy taki lot w klasie premium, także gdybyśmy byli bez dziecka, to też byśmy mogli sobie tą klasą przejść. Wszyscy od nas przyjechali na lotnisko 2 godziny wcześniej, żeby ze wszystkim zdążyć, a my mamy właśnie ten komfort, że możemy przyjechać później. W czasach koronawirusa lotnisko jest puste. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Oddajemy walizkę i normalnie to jest wielka kolejka, ale my przyjechaliśmy tak naprawdę chwilę przed odlotem, także już wszyscy przeszli i nawet nie musieliśmy korzystać z tej opcji szybszego przejścia. Do mojego biletu była duża walizka, do Luki biletu również, a dla Niuni musimy dokupić, także zaraz wam powiem, ile nas to wyniesie. A jej walizka jest taka, widzicie, średnia. Te są naprawdę bardzo duże. Jaki koszt będzie dodatkowy tej walizki? Tego, nie wiem, bo w sprawie te walizki, które państwo mają, zważę walizkę, która będzie do kupienia, wrócił się pani do kasy lotu, opłacą i wrócą, bo ja niestety tutaj systemie nie mogę sprawdzić. Oddaliśmy już bagaże i ponad program mieliśmy jedną walizkę i w luki bagażu było dodatkowo 10 kg za dużo. Znaczy w sumie można tak powiedzieć, że mieliśmy 25 kg nad bagażu. No po prostu jedną walizkę dokupiliśmy dla Niuni, a w jednej, którą mieliśmy... Tak, tylko że nie ma czegoś takiego teraz, że dokupujesz walizkę, tylko każdy kilogram. Aha. Ta walizka mogła ważyć 2 kg i myśmy zapłacili 2 razy 85, bo 85 zł za kilogram jest. Czyli mieliśmy 25 kg nad bagażu, 25 razy 85, wyszło tam 2 koła. Elo. 2000, rozumiecie? Za dodatkowe kilogramy, z którymi tak naprawdę nie wrócimy, bo to jest wszystko jedzenie czarni. 12 kilo to są słoiki, to jest woda. To jest najdroższe jedzenie na świecie, to jak ostrygi, jak homary. Mogliśmy w sumie mniej swoich rzeczy wziąć, ale nie szkoda nam było. Wzięliśmy naprawdę wszystkiego, ja wzięłam dużo. I teraz musimy tutaj przez bramki przejść, dla ciebie bilety. Pan już mi tutaj krzyczy, żebym szła z wózkiem obok, także przejdziemy sobie tutaj tą kolejeczką. Jak tam? Gotowa? Jeszcze musimy jej zmienić pampersa, tak? I będę gotowa wtedy. Czekamy już na wejście do samolotu. Reszta naszej... Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na pokład samolotu polskiego. Nie lepiej cyklety sobie przystawiając do Punta Cana. O, już otwierają nasz gate. Także czekamy na resztę. Oni jeszcze robią jakieś zakupy. Gdzie to patrzysz? Śpioszek, ona mało dzisiaj spała. Ja spałam 2 godziny. O godzinie 3 się położyłam. Jak już nas wszystkich spakowałam. I o 5 wstałam. Także 2 godziny, ale czuję się okej. Okay. Lubię tak mało spać, bo wtedy fajnie locuję, przysypiam, chociaż z Nią to zobaczymy, jak będzie. Taka zaspana jesteś? Taka zaspana? I tutaj zobaczcie, przy samym wejściu zostawiamy wózek, tylko chyba go też muszę złożyć. Od razu oddam. Dziękuję bardzo. I wchodzimy sobie do samolotu. O Matko Boska! Trzymaj ją! Schodź! Chodź do mnie! Chodź do mnie!
Tutaj mamy klasę premium, tam dalej jest ekonomii, a tam z przodu mamy biznes. Możecie tak tylko zerknąć, jak tam biznes wygląda. Są takie duże monitory, dużo szersze fotele niż u nas. Ale my w premium też mamy super, bo są szerokie miejsca i wzięliśmy sobie miejsce od razu tutaj przy ścianie, z tego względu, że tutaj na noc będziemy mieć zawieszoną gondolę dla Niuni do spania. I za taką gondolę musieliśmy zapłacić 600 zł w jedną stronę, także ponad 1000 zł, ale to jest duży komfort i wygoda, wiecie, przez 12 godzin, nawet jak będziemy się chcieli tutaj zdrzemnąć, odkładamy Niunię do takiej kołyski, ona jest tam przypięta i już mogę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że wzięliśmy premium, z tego względu, że hotel jest szeroki, bardzo wygodny. Adrian wygrał. My zapłaciliśmy kilka tysięcy, chyba 6 tysięcy za premium, a Adrian został wylosowany i wygrał lot w klasie premium z nami. Pani przed chwilą przyniosła mi pasy, które przypinamy do swoich pasów i tutaj zapinamy dziecko. Dostałam też kamizelkę dla Niuni w razie co i też pani przed chwileczką rozdawała kolorowanki, no ale to już dla starszych dzieci. I samolot wystartował. Ja jak tylko widzę, że ruszamy, to zawsze przystawiam Charlie do piersi. Ona wtedy jest spokojna, nie zatykają się jej uszy i zazwyczaj już na samym początku zasypia, tak jak sami możecie zauważyć. Także to jest zawsze bardzo wygodna sprawa. Jeżeli nie karmicie piersią, to fajnie podać wtedy butelkę dziecku. Starszemu dziecku możemy dać jakieś gumy do rzucia bądź lizaka i zobaczcie, jakie piękne niebo. Tutaj od razu pan na samym początku zamontował nam gondolę, w której Niunia będzie mogła później spać. My akurat zasnęłyśmy na samym początku razem i powiem wam, że na późniejszym locie również ta gondola nam się nie przydała. Zapłaciliśmy za nią ponad 1000 zł, a okazuje się, że jeżeli zarezerwujemy sobie miejsca przy takiej gondoli, to również personel pokładu taką gondolę nam przywiesi. Zobaczcie, i tak się żyje. Wziąłem sobie sok pomidorowy, piwko i włączam za chwilę film, w którym gra moja narzeczona. Futro z misia. Futro z misia jest, nie? Czyli sobie ludzie będą na pokładzie oglądać. Nie wiem, czy oglądałem ten film. Nie, na pewno nie. Zwiastun. Tak. Także kochanie, się żyje. Narzeczona aktorka. Futro z misia. Na pierwszy posiłek dostaliśmy śniadanie. Był to omlet, sałatka, wędlina, ser i tutaj możecie zauważyć, jak razem z Charlie na kolanach wcinam kawałek ciasta. Po chwili przyszedł do nas wujek Yuri i próbował Charlie jakoś zabawić. Ona była bardzo spokojna, ale wiadomo, że zawsze dodatkowe ręce się przydadzą. A gdzie ty tam weszłaś? Jakie masz fajne łóżeczko, Charlie, tylko nie wstawaj, nie wolno wstawać. Proszę państwa, znajduje mi się w takiej turbulencji. Turbulencje, musimy się zapinać. Charlie dostała pierwszy słoiczek. Fajne jest to, że jeżeli macie słoiczek do podgrzania, to jak najbardziej możecie podać go stewardesie i ona wam w kąpieli wodnej go podgrzeje. Ja tutaj akurat miałam jakieś owocki, także nie było to konieczne. Ona bardzo fajnie nam jadła, nie było z tym problemu. Zawiesiliśmy jej śliniaczek i poszło szybko i sprawnie. Chwilę później włączyliśmy jej na chwilę bajkę bez głosu, tak żeby sobie chwileczkę pooglądała. Wleciały chrupki kukurydziane, które bardzo lubi jeść. Kilka zawsze z tatą sobie wcina. I ja po chwili, korzystając z okazji, że Charlie jest u taty, włączyłam sobie Harry'ego Pottera i tutaj był naprawdę spory wybór tych filmów, no ale Harry Potter oczywiście wygrał. Przyszłam do toalety, żeby pokazać wam, jak można zmienić tutaj pampersa. Tutaj mamy lustro, umywalkę, z tej strony mamy toaletę i tutaj nad toaletą mamy, proszę bardzo, przewijak i to jest naprawdę bardzo wygodne. Mamy tutaj teraz troszeczkę takie wgłębienie, także dziecko nam nie zleci. Kładziemy matę, dziecko przewijamy, naprawdę jest komfort spory, także fajnie, bo obawiałam się, że jednak tak nie będzie. Jak lecieliśmy na Cypr, to cały lot, 4-godzinny, Charlotte przespała, a tutaj już miała dwa razy zmienianego pampersa i naprawdę wszystko idzie sprawnie, łatwo, także o to nie trzeba się martwić. Ja się zawsze martwiłam, gdzie jest ten przewijak, a w każdej toalecie jest właśnie taki zdejmowany, także naprawdę
bardzo wygodnie. Przyszliśmy odwiedzić ciocię Ewę. Charlie była bardzo chętna do zabawy, także chwileczkę się z nimi tutaj pobawiła. Wróciliśmy do siebie na miejsca. Ja włączyłam sobie ponownie Harry'ego Pottera. Tutaj już jesteśmy praktycznie 2 godziny przed wylądowaniem na Dominikanie. Luka je śniadanie. Tutaj możecie zauważyć, że fajnie są przyciemnione szyby. Na zewnątrz jest jasno, ale wydaje nam się, że jest ciemno i to bardzo ułatwia w spaniu. Charlie z mojego śniadania dostała bułeczkę, a my dostaliśmy sałatkę z salami, oliwkami, talerzyk z serami, krakresami. Było naprawdę bardzo smacznie. Nie mam co narzekać na jedzenie i Charlie dostała kolejny słoiczek. Tutaj mamy kaszkę z bananami. Przyszedł czas lądowania i postanowiłam, że ją przebiorę, ponieważ była pobrudzona i też była w ciepłym kombinezonie. Założyłam jej body razem ze spodenkami, które będę mogła później po wylądowaniu zdjąć, żeby nie było jej za gorąco. Nasz lot miał trwać około 12 godzin, natomiast zmniejszył się czas do 10 godzin, dokładnie 10 godzin i 30 minut i Charlie zniosła ten lot rewelacyjnie, była naprawdę bardzo grzeczna, cały czas była uśmiechnięta, zadowolona, nie marudziła, także naprawdę jestem z niej bardzo, bardzo dumna. Na naszym locie było sporo dzieci w podobnym wieku do Charlie i z tego co widziałam, to wszystkie raczej ten lot zniosły dobrze. Wiadomo, niektóre czasami popłakały, ale to jest normalne. Przez 10 godzin niemożliwe byłoby, aby żadne dziecko nie płakało. Także jeżeli obawiacie się takiego lotu, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę da się miło i przyjemnie taki lot spędzić z dzieckiem. Niektóre dzieci są bardziej wymagające, niektóre mniej, ale taki lot jak najbardziej jest do zrealizowania. 3, 2, 1. Polecieliśmy! Mam nadzieję, że taki film był dla was przydatny. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to możecie zadawać je w komentarzach. Ja albo odpowiem na nie w komentarzach, albo nagram oddzielny film z tymi pytaniami. Zazwyczaj wózek dostajemy od razu przy wyjściu z samolotu, natomiast tym razem dostaliśmy informację, że wózek będzie czekał od razu przy walizkach. Także akurat tutaj nie było problemu, bo jest małe lotnisko. Przy większych lotniskach może być to dosyć problematyczne. To lotnisko jest tak przepiękne z zewnątrz, spójrzcie, całe w słomie, w palmach. Za każdym razem, jak tylko wspominaliśmy Dominikanę, to wspominaliśmy to lotnisko i jesteśmy tutaj ponownie. Czekamy wszyscy na bagaże. Masz miłe wspomnienia? Tak. Boże. Ej, to nasza walizka nie jest to srebrna? Nie. Pachnie. To nie jest nasz, wiesz, wybieg. Ta słoma tak pięknie pachnie. Mi się tak co podoba pachnie? Ta słoma. Tak, wiecie, taką chatką, takim szałasem. Skąd wziąłeś wózek? Co? Skąd wziąłeś wózek? Stał tam. Tak, stał? Normalnie są podstawiane od razu przy samolocie, a tutaj dopiero przy walizkach. Możemy już wsadzić niunię naszą. Dzięki, że byliście ze mną w tym filmie i do zobaczenia już w kolejnym. Buziaczki. Mua!